Witam. Witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś wracamy do tematu UFO i będzie to historia pewnej ważnej rozmowy. Jedni uważają, że miała miejsce, a inni, że nie. A na koniec sami Państwo zdecydujecie, co o tym myśleć. Od 2019 roku krąży po internecie interesujący dokument, który przez wielu uznawany jest za fake albo za prowokację. Inni jednak uważają go za autentyczny. Jest to zapis rozmowy, jaka miała miejsce w Las Vegas pomiędzy doktorem Ericiem Davisem a admirałem Wilsonem. Dokument ten przy różnych okazjach dotyczących ostatniej edycji ujawnienia wraca do dyskusji i trafił nawet do amerykańskiego kongresu, gdzie ma być w tej sprawie przeprowadzona dyskusja. Z tego powodu, niezależnie od tego, czy jest prawdziwy, czy jest fejkiem, jest on ważny i warto mieć o jego zawartości wiedzę. Dlatego w dzisiejszym programie przytoczę go w całości. Są to czasami chaotyczne i skrótowe notatki doktora Davisa z rozmowy z admirałem US Navy Thomasem Wilsonem. Admirał Thomas Ray Wilson, urodzony w marcu 1946 roku, jest obecnie w stopniu wiceadmirała w stanie spoczynku w US Navy. Od 1997 do 1999 roku był dyrektorem wywiadu szefa sztabu generalnego. Następnie został 13. dyrektorem Defense Intelligence Agency od 1999 roku do 2002 roku. Był więc bardzo wysoko postawioną postacią w hierarchii rządowej i z pewnością był jedną z nielicznych osób w państwie, która znała jego wszystkie albo prawie wszystkie tajemnice. Dr Eric Davis jest astrofizykiem i profesorem uniwersyteckim. Specjalizuje się w nowatorskich sposobach napędu, zajmuje się też problematyką podróży międzygwiezdnych. Krótko mówiąc, jest to człowiek niezwykle uzdolniony. Był on także członkiem organizacji założonej przez Boba Bigelow do badania Rancha Skinwalkera NITS, czyli National Institute for Discovery Science, czyli Narodowy Instytut Nauk Odkrywczych. Davis jest fascynatem UFO. Widział UFO nad Arizoną w 1995 roku. Na kilka miesięcy przed rozmową z admirałem Wilsonem został zwolniony z NITS. Jest on także przyjacielem Jacques'a Vallée. W 2007 roku Vallée napisał książkę pod tytułem Stratagem, która opowiada o grupie naukowców zajmujących się pozyskiwaniem technologii obcych. I to sugeruje, że Vallée znał rozmowę Davisa i Wilsona od dawna. Wszystko tak naprawdę zaczęło się w 1997 roku, kiedy admirał Wilson pracował jeszcze w sztabie generalnym. Wówczas doszło do interesującej serii wydarzeń. Doszło do spotkania doktora Stephena Greera z doktorem Edgarem Mitchellem, astronautą z Apollo 14, szóstym człowiekiem, który stanął na Księżycu. W spotkaniu wziął także udział komandor podporucznik Willard Miller, który opowiedział zebranym o tym, co dowiedział się od admirała Wilsona, gdy ten odkrył istnienie tajnego programu rządowego, związanego z odzyskiwaniem technologii z rozbitych latających spotków. Spotkanie trwało wiele godzin. Dyskutowano istnienie tajnych, prywatnych organizacji, którym powierzono zadanie zbadania technologii obcych, w tym także ciał obcych znalezionych w rozbitych pojazdach UFO. Grupy te chciały odtworzyć technologie obcych i wykorzystać do własnych celów. To wtedy na stole, przy którym siedziano, pojawiła się książka pułkownika Philipa Corso The Day After Roswell, czyli Dzień po Roswell. W książce opisał on, jak technologia pozyskiwana z pojazdów UFO została wykorzystana przez prywatne korporacje i dzięki temu udało się stworzyć niektóre urządzenia, które wykorzystujemy do dziś. Leslie Kean napisała na podstawie tych rozmów książkę. I tu warto poświęcić kilka słów doktorowi Greerowi, który jest luminarzem współczesnej ufologii. W 2000 roku rozpoczął on niezależny projekt ujawnienia w kwestii UFO.
To, co wówczas robił, dziś niektórzy nazywają shotgun approach, czyli waleniem ze śrutówki, bo wśród zebranych przez niego świadków UFO byli ludzie wiarygodni, ale także i tacy, którzy z premedytacją kłamali o swoich przypadkach z UFO i obcymi. Greer zaczyna się liczyć w ufologii od momentu, kiedy jego doradcą zostaje komandor Willard Miller, który z kolei był przez jakiś czas bliskim przyjacielem admirała Wilsona. Wiedza, jaką zdobył o tajnych programach admirał Wilson, męczyła go do tego stopnia, że postanowił o tym z kimś porozmawiać. Znał fizyka z Los Alamos o imieniu Oki Shannon. Pracował on tam w latach 1998-2000. Obaj byli przyjaciółmi. Shannon znał także Davisa, bo obaj byli członkami grupy Johna Alexandra, zajmującej się zaawansowanymi projektami z dziedziny fizyki, które prowadzone były w latach 84-89. Grupa liczyła sobie około 20 naukowców o dostępie tajności na poziomie top secret i zajmowali się problemem UFO, starając się zrozumieć fenomen ze strony naukowej. Admirał Wilson zapytał Oki Shannona, z kim mógłby o tym, czego się dowiedział, porozmawiać, i ten polecił mu doktora Davisa. Był to rok 1999. Wilson najpierw dokładnie sprawdził wiarygodność Davisa i 3 lata później doszło do spotkania. Wilson wierzył, że rozmowa pomiędzy nimi będzie prywatna i nikt się o niej nie dowie. Chciał rozmawiać z kimś, kto nie należy do organizacji takiej jak jego. Rozmawiał z Willardem Millerem, ale stracił do niego zaufanie, gdy Miller opowiedział o ich rozmowach innym ludziom. Było to w 1997 roku. I Wilson potraktował to jako rodzaj zdrady, bo obaj byli w marynarce wojennej i uważał, że obowiązuje ich wobec siebie lojalność. Dr Eric Davis był outsiderem i nie należał do żadnej grupy związanej z agencjami. Do tego Davisa polecił Oki Shannon, przyjaciel admirała. O admirale nikt by nie usłyszał, gdyby nie notatka z rozmowy, jaką miał prowadzić z Ericiem Davisem. Dokument składa się z 15 stron notatek spisanych przez Davisa, który z kolei jest bliskim współpracownikiem doktora Hala Puthoffa. Rozmowa miała miejsce w październiku 2002 roku. Davis spędził na rozmowie z admirałem Wilsonem 70 minut. Rozmowa dotyczyła programu przejmowania rozbitych pojazdów UFO, ciał obcych, ukrywanie tych operacji i o programach odzyskiwania technologii obcych. Rozmowa miała miejsce w Las Vegas w Nevadzie 16 października 2002 roku. Po tym spotkaniu dr Davis sporządził notatki z rozmowy. Nie jest to więc zapis rozmowy w taki sposób, w jaki przebiegała, a jedynie to, co zapamiętał z niej Eric Davis. I tu trzeba dodać, że Davis znany jest z doskonałej pamięci. I jeszcze jedna uwaga ode mnie, bo ten rodzaj nieco chaotycznego i pełnego skrótów zapisu nie jest łatwy do przetłumaczenia, więc w trakcie czytania dokumentu będę dodawał swoje uwagi i wyjaśniał skróty organizacji, o których jest tam mowa. Davis większość swojego tekstu podzielił na role, jak w teatralnym scenariuszu. A teraz dokument. Notatki Erika Davisa ze spotkania z admirałem Thomasem Wilsonem. 16 października 2002 roku. Rich powiedział mi, żeby pójść pod budynek EG&G przy Greer i Paradise. Spotkanie o 10 rano. Nie spóźnij się, dodał. Admirał się spóźnił i przybył 10 po 10 w towarzystwie 2 umundurowanych oficerów marynarki wojennej. On sam był w garniturze jako cywil. W mundurach byli jeden porucznik, jeden komandor podporucznik i podoficer, który był kierowcą. Przywitanie z admirałem Wilsonem. Wsiedliśmy do jego samochodu na tyłach budynku EG&G i rozmawialiśmy do 11:20. Reszta weszła do budynku, gdzie wzięli udział w spotkaniu. Admirał Wilson. Hello! Już w pierwszej chwili, kiedy zobaczyłem twoje, czyli Erika Davisa, CV, kopię historii służby wojskowej, zamówienia z lotnictwa i prace naukowe z fizyki, jakie dostałem od Rycza, od razu wiedziałem, kim jesteś. Złożyłem 2 plus 2 do siebie i już cię znam.
Admirał powiedział to śmiejąc się. Nie chcesz przecież rozmawiać na temat mojej kariery czy historii DIA? Eric Davis. Nie, nie mam zamiaru. Admirał Wilson. Przypominam sobie rozmowę telefoniczną z jesieni 99 roku z Oki Shannonem. Jestem wielkim entuzjastą Oki Shannona. Zaczęło się to wiele lat temu w marynarce wojennej, zanim Oki nie odszedł do LANL. LANL to skrót od Los Alamos National Lab. Oki przez 2 godziny przekonywał mnie, abym z tobą rozmawiał, czyli z Ericiem Davisem, na temat tego, co powiedziałem Willowi Millerowi około czerwca 97 roku i kwietnia 97 roku. Mam na myśli historię z Boston Globe, napisaną przez Leslie Keen. Tak, tematem było UFO, rozbite i przejęte spotki i ciała obcych, a także organizacje związane z UFO, takie jak MJ-12. Eric Davis. Co tam było powiedziane? Admirał Wilson. Potwierdził, że Greer, Miller i Mitchell mieli rozmowę w sali konferencyjnej w Pentagonie. Byli tam m.in. także admirał Mike Crawford i generał Pat Hughes. I było to w kwietniu 97. Edgar Mitchell powiedział, że było to 9 kwietnia 97 roku. I po zakończeniu spotkania Miller i Wilson rozmawiali prywatnie przez 2 godziny o UFO, MJ-12, Roswell, rozbitych spotkach i ciałach obcych. Admirał Wilson był zaintrygowany. Wiedział z raportu wywiadu o bliskich spotkaniach armii amerykańskiej z UFO, a także o podobnych sytuacjach w innych krajach. Widział na ten temat dokumenty i opowiedział o tym Millerowi. Admirał Wilson. Tak, Miller zadawał pytania o organizacje takie jak MJ-12 i ich podejście do rozbitego UFO. Admirał potwierdził, że dzwonił do Millera w czerwcu 97 i powiedział mu, że obaj mieli rację, że takie organizacje naprawdę istnieją. Eric Davis. Co mu powiedziałeś? Admirał Wilson. Powiedziałem mu, że znalazłem, gdzie szukałem, z kim rozmawiałem, ale nie podałem mu wszystkich nazwisk. Eric Davis. Pokazałem admirałowi list od Millera z 25 kwietnia 2002 roku, prosząc o ocenę. Admirał Wilson. Ze śmiechem. Nie powiedziałem Millerowi wszystkiego. Miller wiedział tylko to, co robiłem w Pentagonie i to wszystko. Miller mógł wyciągnąć porządne i logiczne wnioski na temat tego, jaka grupa zajmowała się sprzętem obcych. Nie płać Millerowi. To przesada, żeby kupować mu piękny dom na Florydzie z dostępem do prywatnej plaży. Miller może jedynie doradzać, na jakie firmy zbrojeniowe zwracać uwagę. To wszystko, co wiedział. Admirał zmienił temat i powiedział, że Oki powiedział mu wszystko o J.A., czyli o pułkowniku Johnie Aleksandrze, i uważa pułkownika za skończonego kłamcę. Wspomniany Willard Miller to interesująca postać. Jako wojskowy był doradcą w programie CSETI. Po jakimś czasie sam zrezygnował z pracy przy tym programie. Opowiadał kiedyś, że zna kogoś, kto pracował w strefie 51. Człowiek ten miał mu powiedzieć, że te jasne obiekty na niebie, dokonujące gwałtownych manewrów pod ostrym kątem, nie są obiektami pozaziemskimi. Powiedział tylko tyle i zakończył rozmowę. Do dokumentów dołączono list Willarda Millera do Erica Davisa. Zaczyna się tak. Beller Bluffs, Florida, 25 kwietnia 2002 rok. Drogi Eryku, muszę przeprosić Ciebie i Hala za to, że długo nie odpisywałem. Dymy wojenne, codzienna aktywność biznesowa i zgubienie Twojego nowego adresu e-mailowego dołożyło się do opóźnienia, czego bardzo żałuję. Po pierwsze muszę zapytać, czy Ty i Hal bylibyście zainteresowani spotkaniem z panem Bobem Beckwithem wieczorem 30 maja w Tallahassee na Florydzie. Bob został zaproszony na spotkanie z szefem Florydzkiej Akademii Nauk i dyrektorem High Magnetic Field Laboratory na dyskusję na temat modelu sił we wszechświecie, stworzonego przez pana Beckwitha, i wśród innych tematów będzie także o planowanych przez niego eksperymentach z LLT, czyli z lewitacją, teleportacją i podróżami w czasie.
Myślę, że to ostateczna data, ale zostanie ona potwierdzona na konferencji telefonicznej w czwartek 25 kwietnia. Następnie chcę odpowiedzieć na kilka zadanych przez Ciebie i Hala pytań. Chciałbym asystować Tobie i Halowi w Waszych obecnych badaniach nad rozbitymi i pozyskanymi latającymi spotkami UFO i nad organizacjami rządowymi, a także istniejącymi poza rządem, które są zaangażowane w ten biznes, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, nikt nie może wspominać mojego nazwiska lub sugerować mojego związku z Waszą pracą i prowadzonym śledztwem. Obecnie nie mam nic do zyskania ze względu na takie związki, a prawdopodobnie znacznie więcej do stracenia. Po drugie, będę Wam wystawiał rachunki tylko za czas, jaki poświęcę na zestawienie dla Was materiałów, wskazówek i listy kontaktów, jakie będą Wam przydatne. Zakładam, że nie będzie to zbyt wiele czasu, zwłaszcza, że podstawowe informacje nie zabiorą zbyt dużo czasu, aby je zestawić ze sobą. Prawdopodobnie mniej niż 8 godzin. Moja standardowa stawka za taką pracę to $180 na godzinę. Po trzecie, wszystko, co Wam przekażę, nie będzie tajne, patrząc na to z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Posiadam jednak dostęp tajności Top Secret i dostęp do SCI, czyli Special Compartmented Information, a także specjalny dostęp do wielu innych programów, w których obecnie nie pracuję, w obrębie ścisłej tajności. Tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, tylko w przypadku pracy nad obecnymi tajnymi kontraktami rządowymi i mając potrzebę pozyskiwania informacji i przez to zażądania od Departamentu Obrony przywrócenia mi poprzednich dostępów tajności, mógłbym pracować w obrębie tajnych materiałów. W oparciu o to, co powiedziałem i w oczekiwaniu na przyszłą dyskusję z Tobą i Halem na temat Waszych potrzeb posiadania takich informacji, jestem w stanie dostarczyć, co następuje. 1. Szczegóły na temat grup specjalnych związanych z pozyskiwaniem rozbitych latających pojazdów, wliczając w to poprzednio tajne samoloty F-117 Stealth Fighter. Ta grupa lub jej następcy i jej dwaj kluczowi menedżerowie mogą dostarczyć informacji, jakich poszukujecie. 2. Nazwiska i ostatnie miejsce pobytu wyższych oficerów, którzy mają wiedzę z pierwszej ręki na temat amerykańskiego programu rządowego ARV, czyli Alien Reproduction Vehicle, czyli kopiowanie pojazdów obcych w strefie 51 i związanych z nią miejscach. 3. Nazwisko i ostatnie miejsce pobytu wyższego oficera na emeryturze, który był związany z kontaktem podczas ważnych wydarzeń z UFO na wschodnim wybrzeżu USA. Ma on wysoki stopień wojskowy, pozwalający na kontrolę dużych sił militarnych, a także bezpośrednią wiedzę o związkach rządu amerykańskiego z tym biznesem. 4. Listę cywilnych pracowników rządowych, którzy ze względu na byłą lub obecną pracę nad tajnymi projektami mają możliwości, dostęp tajności, odpowiedni personel i wiedzę o interesujących geograficznych miejscach. Są obecnie związani i mają wiedzę na temat udziału amerykańskich agencji rządowych w pracy nad technologiami pochodzącymi od istot pozaziemskich, w miejscach rozbicia takich pojazdów, ich lądowania i wszystkich związanych z tym historii. Jeśli coś, co wymieniłem powyżej, jest dla Was interesujące, dajcie mi znać. Na koniec mam do Was prośbę. Staram się ustalić siedzibę firmy w Las Vegas w Nevadzie, która kilka lat temu specjalizowała się w produkcji sprayów z pieprzem dla policji i wojska. Firma nazywała się One Mark Incorporation i poznałem jej wiceprezydenta, pana Joe Zuccaro, i każda pomoc w odnalezieniu jego lub jego firmy będzie przyjęta z wdzięcznością. Pozdrawiam, podpisano Will Miller. Taka była treść listu Millera do Davisa, który przekazał list do przeczytania admirałowi Wilsonowi. Wracamy więc do raportu ze spotkania sporządzonego przez Davisa. Admirał Wilson. Oki powiedział, że nie jest to najlepszy moment na rozmowę, bo jest zajęty. Bardzo trudno się z nim skontaktować. Słyszałem, że często trafiał do szpitala z problemami sercowymi. To niezbyt dobra wiadomość. Próbowałem dzwonić i Linda odbierała wiadomości, ale na żadną z nich nie odpowiedziano.
Nie przekazywała Nicokiemu z obawy o jego zdrowie. Nie powiedział ani tak, ani nie na moją prośbę. 3 lata później admirał Wilson przeszedł na emeryturę i opuścił DIA w 2002 roku, zastąpiony przez admirała Jacoby. W 1998 roku admirał Wilson odwiedził miejsce, gdzie kończono pracę nad projektem specjalnym. Jego następca nie chce o tym rozmawiać, wymawiając się brakiem czasu i wiedzy. W miejscu, gdzie kończono projekt, admirał miał oficjalnie pożegnać niektórych jego uczestników. Jego podróż zorganizowała NNSA, czyli National Nuclear Security Agency, czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego, w osobach Richa i Daga, którzy byli członkami AFIO. AFIO to Association of Former Intelligence Officers, czyli Związek Byłych Pracowników Wywiadu. Rich and Doug rozmawiali z admirałem o Ericu Davisie i przesłali mu wszystkie jego prace naukowe, jakie były w posiadaniu NASA. Wiele z nich dotyczyło szczelin czasoprzestrzennych. Eric Davis. Kiedy? Admirał Wilson. O, we wrześniu, zaraz po Labor Day. Rich and Doug powiedzieli mi, że powinienem rozmawiać z tobą na temat pracy dla DIA. Poznałem cię lepiej, jak przeczytałem przysłane mi twoje prace naukowe i pamiętam, co powiedział mi o tobie Oki. Eric Davis. I co z tym zrobiłeś? Admirał Wilson. Przekazałem to do biura sprawdzającego życiorysy kandydatów. Doug i Rich zaoferowali, że zrobią to u siebie, ale wolałem, żeby to wyszło z mojego biura. AFIO poręczyło za ciebie i ludzie z Vegas też poręczyli. Poważnie się nad tym zastanawiałem, pamiętając rozmowę z Oki w 99. Oki mocno cię popierał i miał dobre argumenty. Nie mógłbyś wówczas rozmawiać z prasą ani z grupami związanymi z UFO i temu podobne. Mieć żadnych kontaktów z mediami, żadnych rozmów z Millerem, Greerem i tego typu ludźmi, żadnych interesów publicznych, finansowych, żadnego zdobywania sławy i tym podobne. Eric Davis. Spędziliśmy jakiś czas dyskutując moje dokonania. Odpowiadałem na pytania o moją pracę dla Air Force i NASA. Opowiedziałem historię mojej pracy dla Sił Powietrznych, o swojej edukacji, karierze i preferencjach. Admirał nie wspominał nic o nic. Oki wspomniał o J.A., czyli Johnny Alexander, a ja o nic w 1999 roku, ale to było wszystko, co dotyczyło tej sprawy. Admirał wpadł w furię na wspomnienie Millera. Uważał, że pogwałcił on personalne i profesjonalne zaufanie, szczególnie wśród oficerów wywiadu marynarki wojennej. W US Navy panuje przyjaźń pomiędzy oficerami. Rodzaj braterstwa. Miller to naruszył tak jak poufność tych kontaktów. Zapytałem, w jaki sposób? Admirał Wilson. Miller opowiedział Greerowi o ich rozmowach i nie wiadomo komu jeszcze o tym wszystkim opowiedział, tak Miller, jak i Greer. Eric Davis dodał w notatce, że Miller powtórzył to wszystko Edgarowi Mitchellowi i jemu samemu. Admirał Wilson. A potem rozmawiał z Keane i powstał artykuł opublikowany w Boston Globe. Nie mam pojęcia, co powiedział Keane, ale jej artykuł opisywał mnie. Wpadłem w furię. Dostawałem telefony od różnych osób. Eric Davis. Jakiego rodzaju były to telefony? Admirał Wilson. Sarkastyczne, głupie żarty, głupie komentarze. Komentarze pełne niedowierzania, że mogłem rozmawiać z odjechanymi osobami z grup zajmujących się UFO. Eric Davis. Kto dzwonił? Admirał Wilson. Wojskowi współpracownicy z Pentagonu, niższe rangi, cywile z SES, Senior Executive Service, czyli cywile zarządzający firmami pracującymi dla organizacji rządowych, takich jak armia. Ludzie z wywiadu, z którymi pracowałem. Dostawałem telefony związane z tym artykułem i wcale mi się to nie podobało. Teraz też ryzykuję rozmawiając z tobą, ale ufam słowom Oki i wszystko jest w porządku. Powinniśmy spotkać się z Oki razem, twarzą w twarz, ale jego problemy zdrowotne nie pozwalają na takie spotkanie. Szkoda, dlatego podjąłem ryzyko i rozmawiam z tobą.
Rich i Doug poręczyli za ciebie. Twój związek z Afio jest ważny dla zaufania. Ty wiesz, jak być zawodnikiem w drużynie. Twój życiorys jest czysty i nie ma w nim nic uwłaczającego. Działalność w Korei była dobra i siły powietrzne ci ufają. Mam mało czasu, więc zostawmy to tak, jak jest. Jeśli zawiedziesz moje zaufanie, zaprzeczę wszystkiemu i nigdy więcej nie spotkam się z ludźmi nie mającymi przyznanej im klauzuli tajności, aby rozmawiać na takie tematy. Jest to ryzykowne, bo przekazana informacja łamie zasady bezpieczeństwa wręcz absurdalnie chronionego tematu. Nigdy nie spotkałem się z podobnym programem w innych czarnych projektach. Eric Davis. Zatem w porządku. Co się stało pomiędzy kwietniem a czerwcem 97 roku? Admirał Wilson. Po rozstaniu się z Millerem zacząłem dzwonić i pukać do różnych drzwi. Rozmawiać z ludźmi. I zajęło mi to 45 dni. Pewne sugestie pojawiły się od Warda. I chodzi tu o generała Warda. Aby sprawdzić dane w systemie plików OUSDAT, czyli Office of the Undersecretary of Defense for Acquisition and Technology, czyli Biuro Podsekretarza Obrony od spraw nabywania technologii. Dotarłem do Billa Perry w maju 97 roku i zasugerował, abym to właśnie zrobił. Powiedziano mi o grupie związanej ze specjalnym projektem, która nie należy do typowego SAP, czyli Special Access Program, czyli program specjalnego dostępu. I działa osobno, poza resztą SAP, ukryty przez typowe SAPs. Eric Davis. Kim był USDAT? Admirał Wilson. To był Paul Kaminski. Mam na myśli ich dwóch. Paula i Mike'a Kostenika, wówczas generała brygady. Eric Davis. Michael Kostenik? Admirał Wilson. W biurze Paula był dyrektorem specjalnego programu. Był dyrektorem SAPCO, czyli Special Access Program Coordination Office, czyli Biuro Koordynacji Programów Specjalnego Dostępu. Jako dyrektor SAPCO należał także do SAPOC, czyli Special Access Program Oversight Committee, czyli Komitet Kontrolny Programów Specjalnego Dostępu. Przeglądając indeks, odkryłem nietypową grupę. Eric Davis. Dzięki informacjom na temat budżetu? Admirał Wilson. Nie dzięki informacjom na temat budżetu. Te są trzymane w osobnym zestawieniu i służą audytom. Odkryłem to dzięki budżetowi na bezpieczeństwo projektu. Rozmawiałem o tym z Mike'iem i powiedział mi, że ten budżet jest 2-3 razy większy niż typowy budżet, ale były wcześniej czasy, że był 6-7 razy większy niż zwykły budżet. Był absurdalnie wysoki. I Perry chciał to sprawdzić i rozpoczął śledztwo, ale kazali mu to zostawić w spokoju. Eric Davis. Kto mu kazał? Admirał Wilson nie chciał odpowiedzieć na to pytanie i polecił zapytać o to Judy Daly, która była asystentką podsekretarza obrony do spraw zaawansowanych projektów. Admirał Wilson. Powiedział mi przez telefon, że budżet bezpieczeństwa i inne dane związane z projektem zostały przeniesione do swojej własnej grupy rejestrów. Budżet bezpieczeństwa czasami nie był podawany w skali rocznej i czasami dodawano do siebie kolejne lata, co tworzyło absurdalną liczbę. Tworzyło to błędy w zapisie budżetu bezpieczeństwa. Perry zarządził reorganizację i uporządkowanie tego wszystkiego, aby poprawić transparentność audytu. Eric Davis. Zmienię temat. A więc jaką komórkę SAP udało ci się odnaleźć? Admirał Wilson. Tajemnica państwowa? Nie mogę tego powiedzieć. Eric Davis. To może chociaż kod projektu? Admirał Wilson. Tego też nie mogę powiedzieć. Tajemnica państwowa. Eric Davis. Kto był podwykonawcą projektu? Czy może program prowadziła agencja rządowa? Admirał Wilson. Była to firma lotnicza. Jedna z największych. Eric Davis. Jaka? Admirał Wilson. Tajemnica państwowa. Nie mogę powiedzieć. Eric Davis. Firma zbrojeniowa? Admirał Wilson. Tak, najlepsza ze wszystkich. I mój domysł, proszę państwa, jest taki, że była to firma Lockheed Martin. Eric Davis. Wywiad także?
admirał Wilson. W swojej korporacyjnej formie. Eric Davis. Podsuniesz coś, żeby się domyślić? Admirał Wilson. Przepraszam, ale nie mogę. Eric Davis. Co się stało, kiedy znalazłeś podwykonawców? Admirał Wilson. Wykonałem szereg telefonów i było to pod koniec maja 97 roku. Najpierw do Paula, Mike'a i Perry'ego, aby potwierdzić, że mam właściwych podwykonawców i nazwisko menedżera programu po to, aby z nim rozmawiać. Eric Davis. Potwierdzili? Admirał Wilson. Tak. Eric Davis. I co wtedy? Admirał Wilson. Pod koniec maja 97 roku wykonałem 3 telefony do menedżera programu. Jeden z nich był konferencją z dyrektorem do spraw bezpieczeństwa i z prawnikiem korporacyjnym. Byli zaskoczeni, że chcę z nimi rozmawiać i co chcę wiedzieć. Rozmawiali ze mną w nieprzyjemny sposób. Eric Davis. Co masz na myśli? Admirał Wilson. Byli zdenerwowani moim telefonem. Zaskoczeni, że dzwonię. Eric Davis. O to, o co pytałeś? Admirał Wilson. Tak. Eric Davis. Co to było? Jakimi słowami to ująłeś? Admirał Wilson. Powiedziałem im, że czytałem zapis programu w dokumentach podsekretarza obrony i chcę wiedzieć o tym, co robią z rozbitymi pojazdami UFO, jaka jest ich rola w tym programie i co mają. Zapytałem także, czy słyszeli o MJ-12 lub o innych tego typu organizacjach związanych z rozbitymi i przejętymi pojazdami UFO. Eric Davis. Jaka była ich reakcja? Admirał Wilson. Zapytali mnie, z kim o tym rozmawiałem, zanim do nich zadzwoniłem, więc im powiedziałem. I nie byli zadowoleni z mojej odpowiedzi. Eric Davis. Masz na myśli Perry'ego, Paula i innych? Admirał Wilson. O nie, nie powiedziałem im, że z nimi rozmawiałem. Eric Davis. To z kim jeszcze rozmawiałeś? Admirał Wilson. Byli jeszcze inni menedżerowie programów, do których dzwoniłem. Eric Davis. Nie wspominałeś o tym wcześniej. Admirał Wilson. Mam wrażenie, że o tym mówiłem. Eric Davis. Kim byli? Admirał Wilson. W 3 programach powiedzieli mi, że nie są tym, czego szukam. W 4 programie skierowali mnie z powrotem do tej 3. Eric Davis. Dlaczego do nich? Admirał Wilson. Bo byli ich częścią, ale w innym przedziale, ustawieni na innym poziomie piramidy, rozbici na rozmaite elementy lub części większej całości. Wszyscy byli umieszczeni w tym samym rejestrze, ale ich połączenia pomiędzy sobą nie były oczywiste, co jest typowe dla tego typu rejestrów. Eric Davis. I co się wtedy stało? Admirał Wilson. Powiedziałem tej 3, że chcę mieć od nich oficjalny raport, a także chcę zobaczyć, co robią, co wynikało z mojej pozycji jako dyrektora DIA i asystenta szefa sztabu. Powiedziałem im, że nikt nie informował mnie o ich programie i potrzebna jest kontrola, aby to naprawić. Zażądałem tego od nich. Powiedziano mi, że muszą to przedyskutować i połączenie telefoniczne zostało przerwane. Zadzwoniono do mnie 2 dni później i powiedziano mi, że nie możemy rozmawiać o tym przez telefon i dlatego zorganizowano bezpośrednie spotkanie w ich budynku. Eric Davis. Pojechałeś tam? Admirał Wilson. Tak, poleciałem tam 10 dni później. Spotkałem ich w zabezpieczonym pokoju konferencyjnym. Była ich 3. Eric Davis. Ta sama 3, z którą rozmawiałeś telefonicznie? Admirał Wilson. Tak, ta sama 3. Dyrektor bezpieczeństwa, były pracownik NSA, dyrektor programu i prawnik korporacyjny. Nazywali siebie komitetem strażniczym lub wartownikami. Eric Davis. Dlaczego nazywali się w ten sposób? Admirał Wilson. Zapytałem o to. Powiedzieli mi, że dlatego utworzyli tę grupę, aby uchronić program przed tragedią, do jakiej o mało nie doszło w przeszłości, gdy ich działalność niemalże wyszła na jaw. Miało to związek z umową pomiędzy parą grup kontrolujących z Pentagonu, rozliczających programy specjalnego dostępu. W
tamtych czasach wszystko było nie do końca jasne. Eric Davis. Co to było? Admirał Wilson. Daj mi skończyć. Powiedzieli mi, że kilka lat wcześniej przeprowadzono audyt, który doprowadził do nich kontrolerów, co nie powinno się zdarzyć, i programu o mało nie zamknięto. Doszło do zaciętej bitwy pomiędzy audytorami a szefostwem w Pentagonie o to, jak transparentny powinien być ten program. Powiedzieli mi, że problemem były pieniądze i to, że program został głęboko ukryty. To w jaki sposób ujawniło istnienie programu i audytorzy dokończyli swoją pracę. Eric Davis. I co się z tym stało? Admirał Wilson. Główny audytor otrzymał oficjalny raport, pokazano mu, co robiono, i wytłumaczono, nad czym pracuje program. Eric Davis. Czy pokazali mu pojazd lub jakieś elementy, które pochodziły od obcych lub ich pojazdu? Admirał Wilson nie chciał jednak dalej o tym opowiadać. Powiedział, że to wydarzenie sprawiło, że doszło do ugody z Pentagonem, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. Stworzono specjalne kryteria, które pozwalały na dostęp do takiego projektu. Nikt z organizacji rządowych nie spełniał warunków, aby mieć taki dostęp, chyba że zostały mu one przyznane przez Komitet Podwykonawców, czyli dyrektora programu, prawników i dyrektora bezpieczeństwa. Pozycja takiej osoby w organizacjach rządowych była tu bez znaczenia. Albo zaakceptował narzucane mu warunki, albo nie dostawał dostępu. Eric Davis. Jakie były kryteria? Admirał Wilson. Zapytałem o to, ale odmówili odpowiedzi. Wpadłem we wściekłość, bo działali bez żadnej kontroli i bez uzasadnienia, co politycznie rzecz ujmując było niebezpieczne. Trójka, z którą rozmawiałem, nie zwracała jednak na to uwagi. Chcąc się koniecznie dowiedzieć, z kim o nich rozmawiałem w Pentagonie, czy gdzie indziej. Przez telefon, faks czy e-mail. Byli bardzo zaniepokojeni tym, że ich odkryto, i dlatego zgodzili się na to spotkanie, aby mi to powiedzieć. Eric Davis. Ale co? Admirał Wilson. To, że mnie nie wpuszczą do środka. Eric Davis. Dlaczego? Admirał Wilson. Powiedzieli, że mimo że mam uprawnienia, żeby o nich wiedzieć, to nie jest to wystarczające, bo nie spełniam tych specjalnych kryteriów. I nie miałem do tego autoryzacji. Mieliśmy ostrą wymianę zdań na ten temat, głównie z szefem bezpieczeństwa i prawnikiem. Nie chcieli się zgodzić z tym, że podlegają mojej kontroli i kontroli dyrektora DIA, bo w ich pojęciu nie miałem żadnej potrzeby i konieczności, aby wiedzieć o ich istnieniu. Stanowisko dyrektora DIA jest niewystarczające do tego, aby znać naturę ich programu. Następnie pokazali mi listę ludzi, którzy mają dostęp do ich programu, bo spełniają kryteria. Było to wiele stron datowanych na rok 1990 i uzupełnionych w 1993 roku. Eric Davis. Kto był na tej liście? Rozpoznałeś jakieś nazwiska? Admirał Wilson. To jest tajemnica państwowa. Większość z tych nazwisk to ludzie pracujący dla tego programu. Nazwiska i funkcje. Wszyscy byli cywilami. Nie rozpoznałem nikogo z personelu militarnego, ale możliwe, że też tam byli. Eric Davis. Jacyś politycy? Admirał Wilson. Nie, nie było tam żadnych nazwisk z Białego Domu. Nie było prezydenta. Nie było nikogo z Kongresu ani nikogo, kto pracuje dla Kongresu. Eric Davis. Może ktoś z wyższej administracji Clintona lub Busha seniora? Admirał Wilson. Nikogo. Ale rozpoznałem kilka nazwisk, które należały do ludzi pracujących w Pentagonie. Kilku z biura podsekretarza do spraw obrony. Jeden z jakiegoś innego departamentu. Inny z NSC, czyli National Security Council, czyli z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który pracował dla Pentagonu. Menedżer programu powiedział mi, że to, co robią, nie jest programem tworzenia broni, nie jest programem wywiadowczym, nie jest programem operacji specjalnych czy logistycznych i nie mieści się w znanych kategoriach. Zapytałem ich zatem, czym są. Menedżer programu tylko gniewnie mruknął, ale prawnik i dyrektor do spraw bezpieczeństwa powiedzieli mu, że może powiedzieć. Eric Davis. Powiedzieć co? Admirał Wilson.
że byli programem odtwarzającym przejętą technologię. Odtwarzali z czegoś, co przejęto wiele lat temu. To coś było częścią nieznanej technologii. Pomyślałem, że mają na myśli technologię sowiecką lub chińską, którą odtwarzają. Jakąś rakietę, platformę wywiadowczą lub samolot. Tak naprawdę pojechałem na to spotkanie, oczekując takiej właśnie odpowiedzi, że znaleziono zaawansowany zagraniczny sprzęt wojskowy i pracuje się nad przejęciem tej technologii. Słowa UFO użyto po to, by pod nim ukryć te działania. Powiedziałem im to i odpowiedzieli mi, że tym też się nie zajmują. Powiedzieli mi, że mają działający pojazd, który może latać w kosmosie, w powietrzu, pod wodą, a nawet w innym wymiarze. Zapytałem, czy znaleziono go poza Ameryką. Odpowiedzieli, że nie, bo to byłoby niemożliwe. Zapytałem, dlaczego nie i skąd pochodzi ten pojazd. Menedżer programu powiedział, że nie wiedzą, skąd pochodzi ten pojazd, jedynie się domyślają skąd, bo jest to technologia pozaziemska, nie stworzona przez człowieka, nie stworzona ludzkimi rękoma. Powiedział, że w programie starają się zrozumieć tę technologię i ją wykorzystać. Ich program trwa przez wiele lat, a postępy są bardzo niewielkie. Są tak niewielkie, że osiągnięcia w poznaniu obiektu prawie nie istnieją. Program nie może korzystać z wiedzy innych ekspertów i urządzeń poza tym programem. Wszystko, co można z tym zrobić, to korzystać tylko z tego, co jest na miejscu. Przy projekcie pracuje 400-800 osób z odpowiednią klauzulą tajności. Zadałem im pytania Millera o Roswell, rozbity spodek i ciała obcych, o lądowanie w bazie lotniczej Holloman, o MJ-12 i przecieki dokumentów, o sprawę Zamory i Bentwaters. Odmówili jakiegokolwiek komentarza na ten temat. Ostrzegłem ich, że zwrócę się do SAPOK z zażaleniem, że nie chcą mi dać dostępu do ich programu. Powiedzieli, że skoro muszę, to powinienem to zrobić. Byłem wściekły, bo lekceważyli sobie moje zwierzchnictwo nad nimi i nic sobie z niego nie robili. Cały czas mówili do mnie rozdrażnionym tonem. Eric Davis. I czym się to skończyło? Admirał Wilson. Spotkanie zostało zakończone i wróciłem do Waszyngtonu. Eric Davis. A co z Corso? Admirał Wilson. O Corso mówił Greer na spotkaniu z 9 kwietnia. Miller pokazał mi jego książkę podczas naszej dwugodzinnej prywatnej rozmowy. Nie miałem czasu jej całej przeczytać. Nawet jej sobie nie kupiłem i nigdy nie wezwałem Corso na spotkanie. Ale porównując historię Corso do tego, co poznałem na spotkaniu w tajnym programie, sprawia, że jest to wystarczające, aby wierzyć, że Corso powiedział prawdę o tym, że widział technologię obcych. Eric Davis. Czy wysłałeś zażalenie do SAPOK? Admirał Wilson. Tak, zwołałem spotkanie wyższych członków tej grupy w Pentagonie. Opowiedziałem im, co mnie spotkało. Odpowiedzieli mi, że zarząd programu miał rację, nie dając mi dostępu do informacji. Przez jakiś czas argumentowaliśmy ze sobą, ale po 20 minutach przerwali spotkanie i powiedzieli, że odpowiedzą mi za 2-3 dni. Dostałem telefon 2 dni później i zaproszono mnie na kolejne spotkanie. Eric Davis. Kiedy? Admirał Wilson. Tuż przed ostatnim tygodniem czerwca 1997 roku. Powtórzyli mi, że podtrzymują swoją decyzję w sprawie dostępu, uznając, że zarząd tajnego programu miał rację, a ja mam porzucić tę sprawę i zapomnieć o wszystkim, co do tej pory poznałem na temat tego projektu. Wpadłem w gniew i zacząłem krzyczeć, że nie dam sobie zamknąć ust. Eric Davis. Miller i Greer powiedzieli, że o mało nie eksplodowałeś. Admirał Wilson. Mało brakowało. Powiedziałem Millerowi, że szef grupy, która wezwała mnie na spotkanie, zagroził mi, że jak nie przestanę, to nie dostanę promocji na dyrektora DIA, wyślą mnie na wczesną emeryturę i stracę jedną lub nawet dwie gwiazdki. Myślałem, że ich rozszarpię z wściekłości. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego jest to dla nich takie ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bardzo ufano mi w Pentagonie. Mimo to nie miałem żadnej władzy nad ich programem, którego byłem formalnym zwierzchnikiem. Eric Davis.
Byłeś ich zwierzchnikiem, bo finansowanie szło przez ciebie lub dyrektora DIA. Admirał Wilson. Tajemnica państwowa. Nie mogę odpowiedzieć. Eric Davis. Wracając do listy ludzi mających dostęp do projektu. Jak byś ich opisał? Admirał Wilson. Typy korporacyjne. Naukowcy, technicy, inżynierowie, menedżerowie i tym podobne. Eric Davis. Czy rozpoznałeś jakąś organizację militarną? Admirał Wilson. Nie było żadnej, tylko ludzie podsekretarza do spraw obrony i dwóch z SAPOK. W grudniu 1997 roku Paul opuścił pracę w biurze podsekretarza. Podobnie wymieniono Mike'a Kamińskiego. Eric Davis. Na kogo? Admirał Wilson. Nowym człowiekiem w biurze podsekretarza został Jacques Gansler. Zaczął pracę w grudniu 1997. Mike Kamiński został wymieniony na generała brygady Warda z Air Force. Eric Davis. Czy Paul, Mike, Jacques Gansler i generał Ward byli na liście ludzi mających dostęp do projektu? Admirał Wilson. Nie mogę na to odpowiedzieć. Rozmawiałem z Ganslerem w styczniu 1998 na temat mojego spotkania rok wcześniej. Wiedział o wszystkim. Zaskoczył mnie tym. Eric Davis. Co powiedział? Admirał Wilson. Gansler powiedział. UFO jest prawdziwe, a tak zwane wzięcia przez obcych nie są prawdziwe. Eric Davis. Coś jeszcze? Admirał Wilson. Powiedział, żebym to wszystko porzucił i więcej na ten temat nie dyskutował. Eric Davis. Będziesz o tym rozmawiał z Halem Puthoffem i Kitem Greenem? Rozmawialiśmy później o tym, kim są i o historii programu odtworzenia pojazdu UFO. Admirał Wilson nie znał tych ludzi, ale słyszał o tworzeniu reprodukcji pojazdu UFO w latach 90. Preferował nie rozmawianie z nikim na te tematy w obawie przed ich ujawnieniem i uznał, że lepiej już zakończyć tę rozmowę. Admirał Wilson. Co zamierzasz z tym wszystkim zrobić? Eric Davis. Zamierzam trzymać to dla siebie, do własnego użytku po to, aby obserwować historie i pogłoski z mediów i źródeł wojskowo-rządowych. Będę milczał na ten temat. Opowiedziałem Wilsonowi historię Mary Elizabeth Elliot, historię Ingo i historię z 1974 roku o kobiecie, która znalazła się w WPAFB, próbując nawiązać kontakt. WPAFB to Wright-Patterson Air Force Base. Admirał Wilson. Historia Mary Elliot brzmi prawdziwie, gdy przeanalizować informacje i jej zachowanie z prawnikiem Jeffreyem Griffithsem. Wszystko wyjdzie na jaw 30 lat po jej śmierci. Nie znam ani Ingo, ani Axelroda, czy kobiety w bazie lotniczej. Nie mam informacji na ten temat z moich źródeł. Admirał zapytał jeszcze o Corso. A ja próbowałem ustalić, kim była lub jest Mary Elliot i na razie nie mam pojęcia. I jest to bardzo tajemnicza historia. Eric Davis. Admirał poprosił także o opis moich prac dla NASA i sił lotniczych. Podał adres swojego biura w Waszyngtonie. Przejdzie na emeryturę i odejdzie z biura w 2003 roku. I na tym, proszę Państwa, kończą się notatki doktora Erica Davisa z rozmowy z admirałem Wilsonem. Nie znamy motywów admirała, dlaczego chciał, aby doszło do takiej rozmowy. Być może chciał, aby świat dowiedział się o tajnym programie związanym z UFO, ale nie chciał być tym, który to ogłosi. Kosztowałoby go to zbyt wiele. Szukał więc odpowiedniej osoby i w ten sposób natknął się na Davisa. Dokumenty obejmujące notatki doktora Davisa są dostępne online. Notatki te zostały znalezione w rzeczach doktora Edgara Mitchella, który właśnie zmarł i porządkowano wszystko, co posiadał. Edgar Mitchell zmarł w 2016 roku. Rodzina nie chciała niczego, co dotyczyło UFO, a było w posiadaniu astronauty. I wówczas pojawił się anonimowy przyjaciel Mitchella z Australii pod pseudonimem Spaceman i zabrał wszystkie niechciane przez rodzinę dokumenty. Memorandum admirała Wilsona trafiło wówczas do znanego ufologa, Granta Camerona, który zapoznaje się z tymi dokumentami w 2018 roku. Nadal jednak nie wiadomo, kto konkretnie wstawił te dokumenty do internetu. Edgar Mitchell był astronautą, inżynierem aeronautycznym, ukończył MIT.
otrzymał prezydencki medal wolności i medal od NASA za doskonałą służbę dla agencji. W 2005 roku był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Po tym jak przeszedł na emeryturę, poświęcił się badaniom naukowym nad wytłumaczeniem fenomenu świadomości. Wśród tych, którzy jako pierwsi zaznajomili się z tym dokumentem, był Richard Dolan, znany historyk UFO. Dolan jest bliskim znajomym Hala Puthoffa. Dolan napisał do Puthoffa w tej sprawie, wiedząc, że Puthoff i Davis żyją w bliskiej przyjaźni. Puthoff odpisał dwoma słowami: no comment. Dolan ustalił jednak, że doszło do spotkania Greera, Mitchella i Willarda Millera. Nie ma jednak niczego, co potwierdziłoby, o czym dyskutowano na tym spotkaniu. Sam admirał, zapytany o tę rozmowę, odpowiedział krótko: to nonsens, takiej rozmowy nigdy nie było. Nie znam ani Wilsona, ani Shannona. Tymczasem Oki Shannon kilka lat temu powiedział, że zna admirała i koleguje się z Davisem. Nie chce on drążyć tematu i zastanawiać się nad powodami, dla których admirał zaprzeczył, że się znają. Ale Shannon ze swojej strony potwierdza, że się znają, choć być może, dodał, admirał zapomniał o mnie, bo nie jestem żadną ważną osobą. Admirał zaprzeczył, że zna Davisa i powiedział, że w Las Vegas ostatni raz był w 1979 roku. Notatka Davisa z rozmowy z admirałem Wilsonem została także przedstawiona do dyskusji w amerykańskim kongresie przez kongresmena Mike'a Gallaghera. Zawartość dokumentu jest szokująca. Dlatego nie tylko wzbudził on sensację, ale także kontrowersje. Główny zarzut jest taki, że jak na notatkę jest zbyt dobrze ułożony i podzielony na role. Już po kilku minutach czytania odnosi się wrażenie, że jak na notatki ten zapis jest zbyt dobrze opracowany. Konwersacja z admirałem trwała 70 minut i pamięć Davisa musiała być niezwykła, bo w dokumencie jest wiele szczegółowych elementów rozmowy, które łatwo przeoczyć czy o nich zapomnieć. Ale to się tyczy zwykłych śmiertelników jak my. Dr. Davis to chodząca encyklopedia. Człowiek o niezwykłej pamięci. Ludzie, którzy go znają, potwierdzają, że zapamiętuje rzeczy z detalami i nic nie uchodzi jego uwagi. Jednak detaliczna pamięć szczegółów sugeruje, że w grę być może wchodzi także nagranie. John Greenwald nazwał ten dokument scenariuszem filmowym do nowej serii X-Files. Tim McMillan uznał, że admirał Wilson, który spotkał się z Davisem, nie był prawdziwym admirałem i zrobiono Davisa w balona. Najbardziej szokującą informacją, jaką zawarto w tym dokumencie, jest potwierdzenie istnienia projektu, który rzeczywiście przejął rozbite pojazdy obcych i pracuje nad zrozumieniem i przejęciem technologii, na której podstawie zostały zbudowane. Czy taki program istnieje? Przyzwyczailiśmy się myśleć, że tak. Wiemy dziś, czym był program AATIP. Był to program realizowany za pieniądze CIA, które przekazano Robertowi Bigelow, a programem zarządzał Luis Elizondo. Badania miały stwierdzić stopień zagrożenia ze strony pojazdów UFO. Projekt był realizowany na początku XXI wieku. Jego istnienie zostało potwierdzone przez czynniki oficjalne, co oznacza, że możemy w miarę śmiało założyć, że nie jest to pierwszy taki program i że na podobnej zasadzie tworzono w przeszłości takie grupy badawcze. Takie choćby jak ta, na którą natknął się admirał Wilson. W kwestii UFO oficjalne czynniki wojskowe, w tym Pentagon i National Intelligence Agency, potwierdzili istnienie nie tylko tiktaka, ale także tajemniczych obiektów w kształcie niewielkich piramid, jakie sfilmowano nad amerykańskimi okrętami na Pacyfiku. Jest to ciekawe, bo oba zaobserwowane, niezależnie od siebie obiekty, są drastycznie różne od siebie. Oba także działały w sferze niedostępnej dla niczego, co znamy i co unosi się w powietrzu. Bob Lazar zeznał, że widział w strefie 51 aż 9 pojazdów UFO. Czy jest on wiarygodny? Eric Davis uważa, że Lazar kłamie. Jeremy Corbell i George Knapp wierzą Lazarowi. Dlatego ten sam rodzaj kontrowersji mamy z przeciekiem admirała Wilsona.
bo póki co można mu jedynie wierzyć lub nie. Niezależnie od tego, trzeba mieć także świadomość istnienia przedstawionego dzisiaj dokumentu, bo zapewne pojawi się on jeszcze nie raz w obecnej dyskusji na temat UFO. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Mówił Chris McKenna.